Dzisiaj kończymy taki projekt Orientuj się w Świdnicy. Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, Miasto Świdnica oraz partner, jakim jest Związek Harcerstwa Polskiego Chówiec Świdnicki, doprowadziliśmy do takiego, można powiedzieć, obywatelskiego projektu Orientuj się w Świdnicy. Polega to na tym, że w Parku Młodzieżowym, tutaj nieopodal ulicy Armii Krajowej, powstał stały taki trenażer do biegów na orientację. Kilkanaście punktów na stałe usadowionych w tym parku. Ten park ma najlepszą rzeźbę terenu, ma dużo wzgórków, dołków, różne gęstwinki, krzewy, dużo skrzyżowań i dlatego też w tym parku to się odbyło. Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej przygotował młodzież świdnicką szkół podstawowych klas 4-6, gdzie każda szkoła otrzymała mapę swojego terenu, swojego boiska sportowego i obejścia szkoły i tam zostało zrobione szkolenie, trenażer i zawody takie mini szkolne, a dzisiaj wieńczymy to takimi ogólnoświdnickimi zawodami wszystkich szkół podstawowych. Jest zgłoszonych około 200 uczniów szkół podstawowych, mają przygotowaną trasę trudną. Tak jak mówiłem, ten teren obfituje w różnego rodzaju zakamarki, a właśnie trenerzy z Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej przygotowali tą trasę jako taką, można powiedzieć, dla wytrwałych, dla trudną. Jak Ci się podoba dzisiejsza impreza? Bardzo fajnie, cieszę się właśnie. A z jakiej szkoły jesteś? Ze 105. A co najbardziej podoba Ci się na trasie? Jakie są zadania do wykonania? To, że trzeba przybijać i to jest bardzo fajne dla mnie. Myślisz, że wygrasz jakąś fajną nagrodę? Wątpię w to, dlatego że nie jestem zbyt dobra do orientowania mapy. Dobra. Powiedz jeszcze, jak masz na imię? Julia. Chciałabyś kogoś pozdrowić do kamery? Tak, pozdrawiam swoją rodzinę, mamę, tatę, babcię i dziadka.